Więc ostatnia kampania przed nami. Mamy sprawdzić, co będzie na obrzeżach naszego miasta i co doprowadziło do tej całej katastrofy, przez co oba tutaj postać leży cała zakrwawiona. Mam pewne podejrzenia, jednakże wszystko przekorzamy się, jak będzie wyglądało w tym, tej oczywiście kampanii. Dlatego wchodzimy w pomarańczowy portal i jak widać mamy tutaj naszą przygodę 15-levelową, która jest jakby drogą do naszego zniszczonego miasta. To wchodzimy i zobaczymy Tamaris, jak wygląda. Okej, okay, witaj bardzo serdecznie. Zawróć, nie ma nic tutaj, Tamaris upadło. Gościu, śmierdzisz mi przez to. Ogólnie zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało niszczenie. Okej, okay, myślałem, że będzie niszczenie tych wszelkich, jak się nazywa, beczek troszeczkę łatwiejsze, ale to nie jest dla nas żaden problem, żeby pobawić się z nimi troszeczkę dłużej. Tutaj widzę, że mamy dość ciężkich przeciwników, jakimi są strzelacze kulek, takie coś, takie cusie, które strzelają raz pionowo i poziomo, a potem na skos, więc to jest dość problematyczne. Tutaj widzę jakieś klepsydry, które możemy jakoś aktywować. Nie mam jak je aktywować, to widzę, że jest teleport, czyli jakiegoś ziomeczka po prostu ominąłem, gdzieś go nie zauważyłem. Gdzieś tu jest jeden ten typek strzelający dokładnie w tym miejscu, jak widać zniszczył nam też kota tutaj, czy cokolwiek to jest. O, nawet więcej tu ich ominąłem, kurczę, ja tutaj nie wiem, jak mogłem aż trójkę ziomków ominąć, jednakże mamy ich i lecimy po prostu do naszego portala. Ogólnie teraz sobie przypomniałem, że dostałem jeden komentarz ostatnio, cwaniaki nagrywają w okularach. Trzymam się tego. Nie chcecie widzieć mnie w okularach, wiem, że to nie jest, powiedzmy, coś, czym powinienem się przejmować, szczerze mówiąc. Ale okej, okay. Nie chcecie mnie w okularach, że nie chcecie, żebym uwydatniał się swoje zakola przez te okulary. Tak czy mi się wydaje, że w momencie, kiedy miałem na sobie okulary, to zakola mi się bardziej uwydatniały. Okej, okay. Niech będzie. Niech będzie, teraz będę się bał zakładać te okulary, ponieważ będzie, że jestem w nich paskudny i tak dalej. Dobra! Ale skupmy się na grze, ponieważ mam tutaj jakichś nowych knypków, którzy też są na hita. Tylko jedyne ich zagrożenie, jakie jest na ten moment, to to, że po prostu do nas biegną. Nie oferują niczego poza tym, że sobie biegają. Tutaj oczywiście zabijemy jeszcze króliczka na mięso, jednakże to mięso nie jest dla nas dostępne. Gdzie jest droga, którą muszę przejść? Hello? 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 Nie jest droga poprawna. Gdzieś tutaj musi być. Tutaj widzę gościa chyba? Tak jest, to jest ten gościu i to jest najprawdopodobniej dokładnie cleared, ale nie zobaczyłem, gdzie w ogóle był portal, szczerze mówiąc, więc teraz w tym momencie szukam tego portalu. Nie wiem, czy nie był na początku, a mogę być w błędzie, ale przecież cofnę się. Cofnę się do góry, ponieważ wydaje mi się, że może być tu gdzieś portal. Widziałem gdzieś tych portal? Chyba nie. Jedyne, co by się przydało w tej gierce, to właśnie jakiś przycisk typu tab, który by pokazywał szybką mapę. Tu jest portal. Tu jest portal i mamy nową broń, jaką będzie dwustronny axe, co może mnie do siebie przekona. Battle axes. These two crude axes are thrown simultaneously off target, but are capable of hitting two targets at once. This can also be thrown straight if only one is held. Co to sprawdzić? Zobaczmy, jak to mniej więcej działa. Czyli rzucamy dwa i rzucają się jakby na boki, ale jeżeli trzymam tylko jeden z nich, to wtedy poleci prosto. Okej. Pasuje mi to. Pasuje mi to zdecydowanie. Nawet wydaje mi się, że bardziej niż kusza. Nie pasuje mi bardziej niż kusza, ponieważ jak tutaj widać było, jak trafiłem dosłownie gdzieś strasznie rozstrzelona gdzieś na boki, to zanim to do mnie wróciło, troszeczkę to minęło czasu. Dlatego po prostu weźmiemy sobie kuszę, która ma dwa pociski, które strzelam nie w tym samym momencie, a mój Boże, w dwóch różnych. I będzie zdecydowanie po prostu lepiej. Okej, czyli tu jest lata box cała dookoła, więc muszę poznać jego road. Okej, teraz on poleci w dół, znaczy w prawo tam, więc tu mogę sobie normalnie przejść. Tutaj jest duży wysyp przeciwników, ale jest sklirowany i teraz pytanie, gdzie był portal. Wiem tylko, że muszę teraz uniknąć tego wielkiego cuba, ponieważ on pewnie nie zada mi jednego damage'a, a 4, dlatego teraz tutaj zatrzymujemy czas. Okej, portal. Portalu, gdzie ty jesteś, portalu? Gdzieś tutaj? To jest książka. Jak miałbym się dostać? Nie mam pojęcia, jak mam się tam dostać. Hmm.
Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak mam się tam dostać. Może jakieś mechaniki nie kojarzę, ale nie kojarzę, że było coś takiego jak teleportowanie się, więc. Okej, to rozwalamy, żeby to otworzyć. Okej. Tutaj paszczaki jakieś. Slowujące, ale też giną na hita. Też giną na hita, to jest najważniejsze. Tutaj oczywiście mnie złapiemy. A nie, one giną na hita z lodu. W sensie ze spela. Ale z normalnego hitka trzeba walnąć się dwa razy. Okej. Także te paszczaki rzucają slowem, który może być na dłuższą metę problematyczny. Okej, to jego zeslałowałem, co mnie bardzo cieszy, bo mi to ułatwiło moją robotę. I te paszczaki, które wyglądają jakby robiły pokczępa, a raczej pakczompa jakiegoś, będą tutaj z nas już małym zagrożeniem w takim razie. Nie wiem, wydaje mi się, że potwory z tej kampanii na ten moment są najłatwiejszymi przeciwnikami, na jakie trafiliśmy, ponieważ na razie żaden z nich nie ma specjalnej strategii typu musisz, nie wiem, zaatakować go w momencie, kiedy jest... otwarty, a mogę ich po prostu atakować cały czas. No jedynie tutaj powiedzmy ten slow może być troszkę denerwujący, ponieważ czasami koniec końców, aha, dostałem damage, nice. Koniec końców ten slow spowoduje, że na przykład coś do mnie dobiegnie i mnie zaatakuje, jednakże nic poza tym nie jest dla nas żadnym tutaj zagrożeniem. Okej, tu jest ostatni chyba przeciwnik, ostatnia dwójka, trójka. Ten tutaj będzie cleared i teraz mam przejść tylko do dołu, bo tam był nasz portal, więc lecimy, lecimy jak najszybciej, żeby te drzwi tutaj otworzyć. Oczywiście tutaj sobie jeszcze pospamuję naszym skillem i mamy nową zbroję. Wygląda na zbroję, która, nie czytam jeszcze, która umożliwia, znaczy w momencie, kiedy dostanie damage od kogoś, zabraża przeciwnika. This armor is magically enchanted to bring retribution to those who would strike the wearer. A będzie dawał damage. Będzie dawał damage przeciwnikom, którzy mnie zaatakują, ale to ja wciąż wolę mieć 4 HP. Wciąż wolę mieć 4 HP. To jest tak bezpieczny. Wait, poczekajcie. Okej, zatrzymujemy to. Okej, mogłem tu po prostu przejść naraz. Myślałem, że muszę poczekać to jakoś wyminąć różne te boksy, ale tak się nie stało. Ewentualnie, że ja po prostu źle zatrzymałem, dlatego że może tam była opcja, żeby po prostu zatrzymać. What the fuck? Okej, to jest przeciwnik, którego, o którym mówiłem, że czegoś takiego potrzebujemy. Okej. Okej, zniszczyłem go. I to będzie w końcu jakieś zagrożenie naszej żywotności. Tutaj się na pewno wyleczę. Jakby znowu miał się pojawić. Bo to nie jest fajna zabawa z nim. Okej, teraz tutaj unikamy. Teraz ciach. Że magię. Zamrażamy go. Okej, załatwiliśmy go. I wracaj z naszą bronią, wracaj z naszą amunicją i mamy zrobiony level, tu mamy checkpoint, więc do niego wchodzimy. Ogólnie do tej pory nie znalazłem jeszcze żadnej książki, którą mogą dotrzeć, do której mogą dotrzeć, więc to jest... Nie znamy żadnej historii. And I said, well, I guess this is it. We are going to die and become one of those things. Long live the fellowship. Nie, kolego. Serio. Okej, może przecieć. Teraz sobie w dół. Ale mnie to trzepnęło. Ale to było bliskie. To było bliskie spotkanie z naszym przeciwnikiem. Czyli kubkiem. Cubem, który chciał nam coś zniszczyć. Ogólnie. Serio, dalej. Ten level. O nie. Dawaj. Slowuj go cały czas. Okej, zatrzymujemy go. Teraz tutaj nie możesz atakować, więc jesteś zeslowowany. Nice. Nice. Mocny jest ten slow. Ten freeze, przepraszam, nie slow. I fajnie mi się go używa. Okej, tutaj przechodzę. Wydaje mi się, że tutaj nas. Okej, ta kostka tutaj dolatuje. Ja myślałem, że ona tutaj nie dolatuje. Ale no ten level dość ciekawy. Muszę przechodzić go na parę razy. Muszę zatrzymać tą samą kostkę, żeby przechodzić dalej w prawo i w prawo. Teraz jest nasz ten przeciwnik tutaj. Teraz tutaj tego poczekać, aż walnie swoją mocą. Okej. Teraz tu. Dalej, fryzuj go. Nice. Włączamy teraz nasze dwie moce, tu jest portal, czyli jeżeli coś będzie jeszcze dalej, to będę musiał o tym pamiętać, że tutaj się wrócić. Teraz tu jest ten cube. Nie, tam nie mogę przejść. What the f... Jak mam tam przejść? Jak mam w takim razie tam przejść? What? Okej, nie zapamiętałem, że trzeba to kliknąć. Chociaż prawie się w to waliłem jak głupi. Oj, no traf tego gościa. Teraz tutaj czekamy. Dawaj.
A, że cię mogę atakować? Czekam na twój wyplusk. Okej, okay. Chowamy się. I teraz cię mogę atakować. I jeszcze jeden hit, nice. Może ja ten kubę jakoś mogę zniszczyć? Na tym nie wiedziałem, przecież czekam. To wróciło. Już jeszcze raz. Nice. Slow, na wypadek. Teraz tutaj postrzelaj, 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 postrzelaj. Tam musi być jakiś trik, tego jeszcze nie odkryłem. Ewentualnie, że serio, koniec levelu jest po prawej stronie gdzieś. Ała. Aha, jest wyłączone, okej, okay. Nie fajnie. O Jezu, dostałem ten damage. Dobra, zjedzmy sobie teraz w takim razie. Teraz powiedziałbym, że dwa razy. I spróbujmy pierw. Zobaczmy, czy tam coś jest. Tu. Są tam potwory. Okej. Nie mogę tam przerzucić. Czyli może pierw muszę tutaj pójść, a tam może będzie książka. I tyle. Więc spróbujmy zobaczyć. Pierw to jest po prawej stronie. Włączam już slowa. Okej. Zobaczycie, gdzie zostawiłem slowa? Dobra, na szczęście to przeleciało. Na pewno się jeszcze najem, bo jest nieciekawie. Ciach. 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 Okej, okay. Wyklirowane. Okej, okay. Czyli tam jest księga, co najwyżej. Tam jest co najwyżej księga. I spróbowałbym tam pójść, szczerze mówiąc, ale czy to nie jest dla mnie za ciężkie? Nie mam pojęcia. Nie, wiecie co? Muszę poczekać. Muszę pójść z tym równo. Za wolna zbroja? Czyli jak zrobię, trzeba zmienić zbroję. Trzeba zmienić zbroję i tam przebiec czymś szybszym. Ultra szybkim. Muszę mieć jakąś ultra szybką zbroję. Na 100%, tylko nie pamiętam o tym. Dawaj, strzelaj. No come on. Come on, gościu. Chowałem się. Nice. Chodź za mnie. Lecimy teraz tutaj. Slowek, nice. Czym dostałem? Nie zauważyłem totalnie. Ale coś mi walnęło. Tu. Tu, tu. I wiecie co? Pójdę pierw w dół teraz. Żeby. Zobaczyć, czy mi się potem uda tutaj wrócić, jak co. Okej. Bo jeżeli zrobię tutaj to. Znaczy, inaczej, jeżeli zrobię to na górze, a potem tak bym padł przy powrocie, no to. Nic mi po tym. Chyba, że może jakiś jest portal, którego nie zauważyłem. Może tam jest jakiś portal, którego nie zauważyłem. To byłby wtedy przypał. Ale poczekajcie, zaraz się upewnię. Nie no, żadnego nie widzę. Jezu, wystraszyłem się, że możesz mnie zaatakować, ale poczekajcie. G. Armor. This allows for greater mobility, but it's pretty ugly. To musi być ta najszybsza ta. Tak, to musi być ta zbroja. I na tym muszę przebiec pewnie. Zatrzymać. Zmień zbroję. Na moją z życiem. Nice. Teraz tu. Okej, dawaj, strzelaj. Okej, chowamy się tutaj. I to będzie koniec. Było ciężko, było ciężko. Trzeba było troszeczkę pomyśleć, pozmieniać zbroję i tak dalej. Ale wydaje mi się, że na tej wolniej, że tym brzmią radę, tym po prostu perfekcyjnie wybiegł i perfekcyjnie użył slowa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że ja może wtedy też bym dał radę, tylko że coś źle kliknąłem, za szybko, za wolno. No wiecie, co chodzi. Wiecie, jak to jest czasami z tymi wszystkimi timingami. Wydaje mi się, że czegoś nie możemy zrobić, po czym możemy to zrobić, tylko po prostu zrobiliśmy to źle. Okej, okay. Ja mam już many, więc tutaj Serio. Okej, okay, strzel. Kosiu, dawaj, strzelaj. Dawaj.
Umarł, nice. Fajnie w ogóle wygląda jak zginie tak normalnie. A nie od magii, która po prostu go usuwa z rozgrywki. Dawaj. Cyk. Muszę tak to przejść, bo był tutaj slow. No nie, no włączyła się znowu jego nieśmiertelność. Okej, teraz zrobiła się śmiertelność, więc mogłem to szybko wykorzystać. Cyk, pokonani. Nie muszę jeść. To jest ważne, żeby na tym się skupić, że nie muszę jeść, żeby nie było, że nagle wykorzystam jedzenie. Tu się chowamy. Dobra, jeszcze raz jeden cios. Nice, dzięki. Biorę miecz. Tutaj weźmiemy sobie królika, który nam da jedzenie. Kto to jeszcze został? Kto to jeszcze został? Gdzie został? Tu ty. Okej, tu dostał jedzenie. To jeszcze nie jest finałowy przeciwnik. Gdzieś tutaj kogoś musiał minąć w takim razie na początku. O, jeszcze jeden ten jest. O, goddammit, nawet za późno kliknąłem slowa. Znaczy, zatrzymanie czasu i nam się to odpłaciło. Więc trochę żeżuncja. A jeszcze tutaj. No i dostałem damage po raz kolejny, ale to... Oj, to nie jest jeszcze clear, to zjadam. Jakby to był clear, nie zjadłbym. Ale to nie był clear, to ja nie ryzykuję, że to będzie ostatni, tak jest. To było ostatnie, ale ja nie ryzykuję. Gdzie był portal? Gdzieś tu chyba, no nie? Ja widziałem portal, tak mi się wydaje, że widziałem portal przed tym, jak tutaj poszedłem. Tak jest, dobrze myślałem. O! Jakaś pseudo lanca, pałka, coś w tym stylu. This weapon is similar to a spear, but it's made of iron and sharpened on both ends and can deal damage while being recalled. Czyli to jest to samo, co jest tutaj. Tylko, że to będzie celniejsze niż to? Tak mi się wydaje? Nie chcę. Dalej kusza dla mnie moją ulubioną bronią, zdecydowanie. Okej, jakieś robo... I wanna go out there, ambassador. Leave it to the higher ranking. Never mind, they are all dead. Just be careful, you are the one of the last, if not the last. Thank the weave, the fellowship isn't completely gone. I'm the lead researcher here. Those giant iron blocks are my brainchild. Are they killing those things like I had hoped? Indiscriminately. Tak, okej. Okay. You say, that's wonderful. Aha, czyli on swoje też rzeczy i teraz on nas tutaj niszczą. Fajnie, dzięki. Dzięki za to, że zrobiłeś taki jeden wielki syf. Tylko pytanie jest, czy... Wait, co mam z tym zrobić? A? Aha, są tymi kulkami, które... Rozumiem, że mamy mi z czymś pomóc. Aha, frizują, czyli to są kule friza, które pomagają tej ekipie w czyszczeniu. Okej, dobra, ale czy to się opłaca używać, jak średnio mi się wydaje? Okej, no użyłem tego, zamroziłem sobie rzeczy, super. Ale czy to mi czy ja czuję teraz się przez to bezpieczniejszy? Średnio. Średnio, jednakże wydaje mi się, że jakby tutaj był gdzieś jakiś spawner tych wszystkich gówinek, dlatego tego tak dużo jest. I potem będę szukał pojedynczych jednostek, które będzie trzeba będzie skierować, tak mi się wydaje. Tutaj gdzieś są, o nie. Kolego, na chwilę, daj mi przejść tutaj, bo muszę się rozprawić z tym bydlakiem. Okej. Okay. Aha, fajnie, że mi to trafiło. To mi się podoba. Zostałem ten damage, zdecydowanie. Wracajcie do mnie dwie rzeczy. To jest w ogóle rozwalone. Jestem jakby już pod miastem, jak patrzę na to. Tak, ten budynek jest jakby rozwalony obok mnie. Jakby coś się sypało tutaj, czyli to jakby jest blisko już epicentrum tego całego wybuchu. Okej, okay, tutaj pewnie coś będzie nieskierowanego. Tu jest, okej. Okay. Dawaj. Muszę tu przejść, bo inaczej nie mam szans potem na to, żeby zareagować na to, jak mi zaatakował. Cofnąć się i cyk. No co? No już myślałem, że nie będę mógł go atakować. Że będzie miał już cała nieśmiertelność. Okej, okay, wróć mi miecz. Ja szukam gdzieś tutaj gościa. Gdzieś tu po lewo będzie, na 100%. 99%. Jednak 100. Okay, uniknąć tego w ten sposób. Teraz atakować go normalnie kosą. I to jest cleared, jednakże, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest portal. Nie wiem totalnie, gdzie jest portal, będę szukał go na ślepo. Chyba na początku, przy tych naukowcach. Taki flashback taki. Nie, to nie tutaj szedłem. Ty mi się wydaje, że przy naukowcach był.
Tam po prawo mniej więcej od tego gościa, ewentualnie tutaj stoi, nie. Czy to musi być przy naukowcach? Jeżeli nie jest przy naukowcach, to nie wiem, gdzie jest portal. Uwaga? Dokładnie, dobrze, 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 coś mi się skojarzyło. Wchodzimy. Ale dalej księgi znanej nie znalazłem. Smutno, smutno. Okej, to jest nowy przeciwnik, jeżeli dobrze mi się wydaje. I what the fuck się dzieje z tym wszystkim? Grounded. Okej, gość jak się uziemił, to biorą go zniszczyć, czyli zgaduję, że będę musiał go zaatakować właśnie tym lodem. I dopiero wtedy jestem w stanie go zniszczyć. Okej, no to ciężkie zadanie będzie w przyszłości. Na szczęście te kulki lodowe samo naprowadzają, więc chociaż tyle. What the... Czekaj, zaraz się tutaj załatwię. Zaraz się załatwię. Okej, jeszcze jeden hit będę trzeba zrobić. Cyk. O, czyli... Po co ja walę tym mieczem, skoro... Znaczy tym... Nie, w sumie tak, mieczem. Skoro łuk zadaje też 1/3 damage'a. Bezsensownie sobie czas po prostu tracę i manę na coś, co mogę zrobić ten sam... O kurczę, w ten sam sposób bez używania tego. Z tym głąbem. Ale no tak, tak to się... tak to jest, jak się nie sprawdza coś. Okej, okay, tu jest checkpoint, jest, to mi się przyda. Znaczy checkpoint. W sumie nie jestem checkpoint, to w końcu tylko powroty przez most. Bo zobaczcie, że one się pojawiają w grze tylko i wyłącznie, jak jest most. Okej, okay, mam 2 HP. Nie fajnie. Jakby mi teraz jakieś losowe damage złapały. Okej, okay, cleared, więc portal jest tu. Nowa mnie, nowa broń, nowa broń, nowa broń. Rusty Claymore, in its prime this massive sword could pierce invulnerable enemies. Although it's almost rusted though, it should still have this ability, at least for the first 5 throws. Czyli 5 rzutów w invulnerable będzie miał możliwość zabić jakoś na invulnerable. Nie opłaca się tego. Chyba że mieli strasznie dużo tych, z invulnerablem właśnie, ale to się przekonamy. Ja chcę przejść w ogóle teraz tutaj w dół. Nie, nie chcę iść w dół. Okej, tu mogę przepuścić. Tu mogę przepuścić, nice. Siup, siup. Ale to będzie ciężki level w takim razie, że jeżeli będę miał tak latać po tych obrzeżach mapy cała z goniącymi mnie kulami. Ale jest kubami, nie kulami. Oj. God damn it. No tutaj by mi prawie gościu przygrzmocił. A tu trzeba się schować. Przejść tu. No i zobacz, też 3 hitki, więc nie serio, nie opłacało się tego miesza używać cały raz. Ja sobie wydłużałem walki z tym typem. Po prostu. To było głupie. No ale nie wiedziałem, że jak jest. Użyjemy jedzonka w razie czego, bo jeżeli by mnie zabiły cube tutaj, tak? To jedzenie mi się nie przyda. O mój Boże. O, zniszczyły się cube. Czy ja mogę ze sobą złączyć i zniszczyć? Ha. Ciekawe. Jedna się chociaż niszczy. Okej, okay, no teraz już tylko jeden cube lata. Tu się nie boję tego w żaden sposób. Okej, okay, grounded. Teraz jak cię w ogóle pokonać? Jak ja mam go pokonać? Wtedy go przez przypadek pokonałem. No god damn it, to przecież... Za dużo tego wszystkiego tutaj jest. Nie mogę się najeść. Zaraz będę walczył z tamtym. Pierw muszę zaraz pokonać wszystko inne w okolicy. Tylko dalej nie wiem, jak to zrobić. Okej, okay, pokonałem, ale... Okej, okay, teraz dopiero jest clear. Czyli muszę teraz się wrócić. Ale ja bym chciał jakieś jedzenie znaleźć. Ewentualnie księgę, która by mi coś wyjaśniała na temat tych terenów, oprócz naukowców, którzy powiedzieli, że oni to stworzyli? Czekam. Niech ten cube przeleci, dopiero za nim polecę. Przepraszam. Okej, okay, nice. Dziękuję. Najpierw trzymam myszkę, żeby mieć prawie wszystko. Tam miałem skrót. To mogłem być szybciej i o wiele łatwiej. Ale mam portal, to jest najważniejsze, żeby teraz się wyleczyć i znaleźć jedzenie.
Jak nie znajdę jedzenia do walki z bossem, oj, będzie słabo. I to jest kolejny boss chyba tutaj. To był chyba kolejny typ, ponieważ były 3 hity w niego. Nie było jeszcze typa, który biega i musiałem walnąć w niego 3 razy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, tam jest ten jeden z kumpli otwierających paszczę. Okej, puść mnie. Muszę znaleźć mięso, więc nie chcę mi się z wami na razie bić. Okej, jest mięso. O Jezus Maria, ale to było tak, to jest coś nowego. To jest gościu, który po prostu jest kamikadze jakimś. On napompuje swoją mordę i wybucha tymi kulami. Czy to jest taki... jest mój miecz. To jest ten, co ma invulnerable, co jest nieśmiertelny, tylko chodzący. Tak mniej więcej. Okej, okay, to chcę zniszczyć, to chcę zniszczyć, to chcę zniszczyć, nie ma mięsa. Nice. Jestem szczęściarzem. Okej. Okay. The Elador was in the basilica when it exploded. There really is no hope for us, is there? I came here to see if anyone survived, but I think I'll leave. Czyli to, nie, bo ta Eladoid chyba to jest ta typiarka, albo typ, o którym mówiła nasza nauczycielka, że dopóki ona jest, to nic nam nie grozi. Tak mi się, tak bym przynajmniej połączył fakty z tego, co mi powiedział ten typ. Bo skoro powiedział, że nie ma na nas żadnej nadziei, a tamta też kogoś mówiła, o kimś mówiła, no to to musi być ona. To musi być o nim mowa. Albo o nim. Okay, jedzenie. Dziękuję, to mi się przyda. Mało tych kamieni ogólnie znajduję, ewentualnie po prostu źle szukam. Z tym pewnym podwójnym mięsem. Dobra, otwieraj wszystko. Muszę wszystko otwierać, bo... No, za dużo nam już gry nie dostało, tak mi się wydaje. Więc wszystko trzeba łapać. Po prostu widzimy z bareli. Dobra, otwieraj to. Okej, okay, jest mięso. A... Czy są jeszcze jednostki, które ja zostawiłem? Tutaj może? Nie. Bo mi mapa się dalej nie przesuwała, jak szedłem w prawo. W lewo. Tu jest. To ostatni? Nie, to nie jest ostatni. Czy gdzieś tutaj coś jest? A, no już wiem, koń zostawiłem sobie na koniec. Oczywiście, mojego najlepszego przyjaciela teraz jest clear, więc teraz możemy uderzyć w stronę portala. Wydaje mi się, że mówię, wszystkie skrzynki możliwe rozwaliłem. O mój Boże, to wygląda świetnie. Flame Tongue. The pommel of this cutlass is forged of obsidian and the blade is pure flame. It leaves behind burning corpses that may be used against other foes. Pytanie, czy ja nie mogę sam się w to wpierniczyć. Nie. Okej, 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 zostawiam to. Lecimy w dół. Most się niszczy. To jest przejście do portalu. A sprawdźmy, jak to działa. Pokaż mi, jak to działa. No god damn it. A, że po tych ziomkach zostawia się ogień. Ale czy jak to wejdę, to ja coś mnie tutaj zaatakuje? Dobra, wiecie co? Spróbujmy przejść na jednym HP. Bo jestem teraz zdenerwowany. Ja tutaj do góry chcę wejść. Zobaczcie, wszystko to jest wyczyszczone. Jest. A wejdź w drugą stronę. No to może jednak zaczniemy od tego mostu, co? Bo wydaje mi się, że będzie tutaj o wiele łatwiej. O ile w ogóle przebiegnę. Nie przebiegnę, ponieważ odpowiem za szybko. Zatrzymajmy dopiero teraz. Nice. Szukam jak co mięsa. Pamiętajcie, to jest mój priorytet, żeby w tym levelu znaleźć mięso też. Cyk, cyk. Coś co chwilę zabijam, coś czego nie widzę. To jest najlepsze. Bo coś mi się pojawia, ale widzę, że dostało hita. I tak mówię, co? Daj, pompuj się. A bo one z ziemi wychodzą po prostu. What the hell? Okej, okay, pokonałem tego. Teraz tutaj coś jest z tej strony. Wydaje mi się, że to jest ten grounded. A jednak nie, to jest on po prostu. To jest po prostu on. Jego tutaj pokonaliśmy, mam tutaj mięso też. A więc super. Więc bierzemy strzałę. To jest ten cube. Znaczy ten cube daje. Aha, ten mi dał. To mi dał portal, który nie istnieje. The fuck? O, the fuck? Może gdzieś wcześniej jest. Tu musi być gdzieś ten portal pewnie. What? Jak mam go przejść?
Ten portal nie istnieje. Więc... Więc to jest znowu wyścig z czasem. Postaci, bierzesz to. Zbierzesz teraz znowu to. Podnieś to. Witam, zapraszam do nas. Tutaj mamy ogień, fajny. Fajny ogień jest. Zobaczymy, czy się spali. Okej, nie spalił się. No to trochę się zawiodłem w takim razie, bo myślałem, że on przebiegnie przez to i od razu będzie martwy. O, ten dopiero biegł. I jak biegnie w coś, jak ktoś to biegnie, to od razu ginie, ale ten to coś znika wtedy z ziemi. Okej, nowy armor. Nowy armor, to jest ciekawe. Pierwszy raz takie słowo widzę. Designed to make the wearer more agile as they take damage. I znajduję, że po prostu masz 3 życia. To jest prawda. Może będę miał 4. Nie, 3 życia, ale po prostu im mniej życia mamy, tym potem nam szybciej się poruszamy. An ambassador, you can help me. Many of my collection were out of unknown when the explosion happened. It's too dangerous for me to leave, but recording the history of the realm is the most important task one could undertake. If these books remain lost, then our very cultural past is lost with them. If you could go track them down, that would be ever so helpful. There are 3 left in the Everwood, 2 left on Mount Aron, and 5 left in Katamaris. Aha, czyli to jest jakby side quest, że mógłbym zrobić tego questa, gdybym zbierał wszystkie księgi, jednakże ich nie potrafię znaleźć. Znaczy, złapać, tak szczerze mówiąc. Okej. Dawaj. Super. Daj to mięsa szukamy. Pamiętajcie, bo jeżeli będziemy dopiero do levelu z bossem, to tam się przekonamy, że to życie nam się na pewno przyda, bo jeżeli poprzedni boss był tak ciężki, no to haha. Ha. Bardzo zabawne, prawda? Będziemy się super wtedy bawić. W ogóle jestem ciekaw, czy ten tekst, który tam był, on serio trakuje, łącznie z tym, który zebrałem do tej pory, te księgi, czy jest to wiadomość, która się nie zmienia. I na przykład te księgi, które zebrałem, jakby nie wpływają na tą jego wiadomość i nawet się nie dowiemy o tym, że już niektóre zebrałem. Okej, teraz musimy go zgrandować, teraz go możemy załatwić. Okej, pokonany. Ten tutaj zestrzelony. Nice. No, nie no, kolejny taki dość łatwy przeciwnik. Szczerze mówiąc, Juggernaut z drugiej kampanii był dla mnie najtrudniejszym przeciwnikiem. Zdecydowanie. Daj. Ładuj się. Ej, strzelamy. Teraz dam tej otwartej mordy. Teraz tutaj będzie otwarta morda przyjacielska, która by chciała nam dać buzi. Ten tutaj, teraz tutaj coś jest. Kolejna otwarta morda. Może tutaj książkę zaraz znajdę. Okej, on już wybuchnie i on jest po prostu martwy. Czy to jest taki boomer może z Left 4 Dead? To jest też takie dobre powiązanie, znaczy nawiązanie do starszych gierek. Z mechaniką podobną. Kamikadze boomer. Też tam chyba boomer tak nie działa. A nie, on jak on wybuchał, to po prostu opluwał innych tym szlamem, no tak, ale on... Dobra, mniej więcej można naciągnąć na tą mechanikę chyba. Albo ja po prostu aż tak źle zapamiętałem, ale trudno. Okej, to są książki, to jest początek. Tutaj wyczyściłem z lewej strony. Czyli ostatni przeciwnicy powinni być gdzieś tutaj pode mną. Gdzieś tu. A, no i jest. Ostatni przeciwnicy mówiąc, jest też nasz ulubiony. Ała, fajnie, że przyjąłem ten damage, naprawdę fajnie. I czy będzie clear? To jeszcze nie jest clear. Więc się boję. Boję się, bo nie chciałbym powtarzać tego levelu. Więc szukam jak najwięcej fooda, ale nie chcę go używać. Tu nic nie ma, tam jest ten napompowany. Do góry nic nie ma, tu jest tak. Słuchajcie, mogę jeden damage dostać zaledwie. Więc to jest... Wyższy poziom ryzyka. No chyba, żebym znalazł nagle... Full fooda, który mógł zaryzykować. Mam nadzieję, że będzie ten paszczak, który jest trudno pokonają, to wtedy może zaryzykuje użycia. Okej, to uniknąć. Gdzie są ostatnie przeciwnice?
Że naładuję full fooda, wtedy mogę zaryzykować użyciem go. Gdzie oni są? Gdzie ominąłem kogoś? Tu? Nie. Tu? Tu jest. I to jest najpewniej ostatni przeciwników. Tak jest, cleared, okej. Udało mi się zabić to, co chciałem, czyli utrzymać tyle życia, ile aktualnie widzicie. W sensie fooda. Jest ten portal tu? Tu. I jeszcze mam tutaj królika, czyli mamy full fooda. I jakiś młot. Który jest niezostaniem bronią ogólnie. This hammer has a long range and seems to fly faster than any other weapon created by a man. A wziąłem to, ale tego nie chcę. Wziąłem to, ale tego nie chcę. Więc oddawajcie moją kuszę. Jestem kusznikiem do końca gry już. Kumpel? Co byś chciał mi powiedzieć? Dobra, zaraz mi powiesz, bo trochę mnie to jadkują. I thought I come here to see where this all started. There were no remains of the dead in the basilica. It's as if they got up and walked away, but I haven't found any survivors. Okej, okay, czyli brzmi to jak przejęcie bazyliki, a potem przejęcie ciała, wszystkich ciał, które były dla nas przyjacielskie i pomocne. Jakby nie to, że ich zabiło, tylko na przykład ich, nie wiem, o ja zostałem bez sensu życia, zestunowało, oni mogli potem przejąć ich, nie wiem, mózgi, cokolwiek, jak to, ich to brzmi. Aj, pyk, 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 pyk. Daj, strzelaj znowu. Dziękuję. Okej, okay, umarło to coś. Tutaj wszystko cała wybucha. Ja nie wiem, gdzie mam czego unikać, ponieważ tego tutaj wszelkiego, tego wszystkiego tutaj jest za dużo. Zrobił się taki, jak się nazywa ten tryb gierek? O, Grounded jest gdzieś. Typu gierki zapomniałem, jak się nazywał. Próbuję teraz sobie przypomnieć, za wszelką siłę. Nie bullet time, bullet hell. Tak? Tak się nazywał chyba ten tryb rozgrywki? Gdzie wszystko latało tak, że dosłownie nie widzisz niczego na piksel. Okej, słuchajcie. Siup. Poszły kulki, czy go zaatakowały? Tak jest. Okej, jest skierowane, czyli nie używam leczenia. A, chciałem użyć leczenia, ponieważ tu widziałem mięso. Więc idziemy do portalu. To jest finał już? Teraz? Jest finał. I was born of the remains of your precious Eladoir. He died badly. Okej, czy to jest on. And so will you. Okej, okej, to się jeszcze nie aktywowało. Ciebie nie mogę atakować. Tu mam przyciski. Tu mam aktywować. Pytanie, czy nie czasowo to nie będzie zamykało się. Ale żebym się to przyjął na klatę, jak kretyn? Okej, okay, użyłem lodu. Czy go zaatakowałem tym lodem? Nie. Wszelkie boby użyły to na siebie. Okej, okay, tutaj używamy aktywacji. No ciężki levelek w momencie, kiedy te wszelkie boby tutaj latają cały czas. Czemu tego nie wykorzystałem? Nie! Poczekaj chwilę. Okej, okay. Zaatakowało go. Okej, okay, zdałem mu trochę HP. Poszło. Teraz fire hazard właśnie mogę wykorzystać. Moim zdaniem, żeby to wszystko czyścić tutaj. Najłatwiej. Bo oni będą potem po tym chodzić, więc... Teraz tutaj czekamy. Okej, okay, zaatakowałem go. Dawaj, jak najwięcej damage'a. Okej, okay. Dużo zadałem damage'a, to mnie cieszy. Nie włączyłem guzika, jak kretyn. Oła, dostałem damage. A czemu mogę jeść w momencie, kiedy... Nie mogę jeść, kiedy... Użyłem slow! Ale żem odpierdzielił. Skończył mi się slow, przez co nie mogłem uniknąć, ale musiałem sprawdzić, czy będę mógł tak zrobić. Cyk. Teraz tego tutaj walni, tego tu walni, tego tutaj walni. Dawaj, atakujemy to. Okej, trochę tam poatakowałem, ale ma... Chłop mnie złapał i rzucił w ścianę, what the... Na to się nie pisałem. Na przeproszeniem. Teraz tutaj używamy oczywiście naszego ognia. Ty tutaj niszcz.
Ja niszczę to tutaj. Te małe gnojki. A to zatrzymujemy. Mogę to zaktywować? Mogę z tego wyjść, dzięki. Okej, zaktywowałem go. Dawaj go. Okej, tyle damage, ile dałem rady zrobić, tyle zrobiłem. Teraz tego tutaj. Cyk. Ciach. Teraz tu. Zatrzymajmy to. Aktywujmy to. Dobra, zamroziłem mu łeb. Tyle je zaatakować mogłem, tyle zaatakowałem. On mnie teraz goni. Wkurzony, chce mnie złapać, ale ja mu na to nie pozwolę. Cyk. Cyk. Zatrzymujmy to. Teraz go zamrażamy. Zadałem damage i tyle. No ciekawe jak mnie zapałeś, gościu. Ciekawe jak. Teraz zrobimy w drugą stronę kółko. Okej, muszę poczekać. Cyk. Zatrzymujemy to. Okej, potrzebuję teraz slowa. Atakujemy go. Ile wlezie? Nice, przestań mnie gonić, przestań mnie gonić. Nie pozwalam ci. Out of mana, więc musimy czekać. Ewentualnie walić z kuszy. Łapiemy znowu mieczyk. Zatrzymujemy. Walimy z ognia. Tyle lej się da. Dajcie, atakujemy go i teraz w niego. Pyk, pyk, pyk. Już więcej nie mogłem. Teraz zostaw mnie. Zostaw mnie. To jest ostatni teraz. Ostatni run do zrobienia. Żeby go pokonać. Siup. To jest ostatnia aktywacja. Stop czasu. Zatkował go. Pokonany. Lugus Reincarnated pokonany. A my przesunąłem portal z tridentem mocy. Arcstrident, wiedziałem. This trident will absorb the energy from an enemy killed with it and turn that energy into electric bolts that launch from the body. Zarąbiste, biorę to. Wypełniamy nasze życie i wracamy z odpowiedziami. No, the Aladoir can't be dead. He was the wisest and strongest of us. How could he not have foreseen this in the stars? Not a single one of our enemies was responsible for Tamari's destruction. How is it possible? How can this be? Pojawił się. Ah, Kate. The last of Elder Mages. You are the last one stopping me from saving us all. Kim ty jesteś? How do you have the sword of the Aladoir? You caused this? Why? You taught me well, Kate. The Aladoir didn't have... Zaraz. Ja nie mam tutaj oczu. Widzisz, że nie mam oczu? To jestem ja. The Aladoir didn't have the strength needed to save our world from Gaea, and the Council wouldn't get out of my way to do what needed to be done. What? And with that, the last of the Fellowship has fallen. My task is complete. Thea is saved, Gregor. I saved the world. I expected you to have died in the blast, but I am pleased to see you survived. Today was the day you become an ambassador, yes? What timing? Give your powers back to the Weave or I'll have to return and end you. I'm going to live and explore the glorious future I've made and reap the rewards of my sacrifice in my time. Czyli to nie jest koniec naszej rozgrywki. Wait, to jest nowa... Czy to jest nowa kampania? To jest nowa kampania, moi drodzy. To jest finałowa kampania, którą będziemy musieli jeszcze raz rozegrać i pokonać naszego osobnika, który niby ratuje nas cały świat. Zabija nam Kate, czyli naszą nauczycielkę. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jednak zobaczmy, jak to wygląda ta nasza moc ogólnie. Okej, fajnie wygląda. Fajnie wygląda, będę chciał jej używać.
Jednakże to w razie nie jest koniec przygody naszego ambasadora Fractured Timeline. Będziemy musieli zrobić jeszcze jedną kampanię i tam pchnąć finałowego bossa. Tak mi się coś wydawało, że ten finałowy boss nie był zbyt finałowy, żeby to był finałowy boss, dlatego też zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w kolejnym odcinku. Teraz już mi się wydaje, że w finałowym, a teraz to było tyle. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co z tego nam wszystkiego wyjdzie. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace, yo! I got too much stress, yeah. My way way back to the chest. Take no calls and take no texts. I'm just tryna do my best. I be going at the next. Y'all go broke just for the flex. That's some shit I don't suggest. All that shit is meaningless.